No to tutaj niestety dużego wpływu na ten pojedynek nie mamy, bo jest bardzo mocno uzależniony od startowej ręki. Ale kusi mnie, żeby zaryzykować w mogu ewolucję. Ale nie zrobię tego. Pomimo tego, że strasznie kusi zostawienie na mirror tych dwóch kart. Szkoda, że jesteśmy drudzy. To sporo zmienia. Gdybym był drugi, ale sytuacja wyglądałaby tak, że miałbym totem, ale nie mam totemu, to byłbym w... Ale zagram od razu śluzołapa. Ta karta nic nie daje. Miejmy nadzieję, że jego Murloc nie będzie w damage. Niestety jest. Potęga z pustki. Nie ma cleara ani directu. Wezmę furię, może gdzieś tam kiedyś wskoczy, pomoże. Nice. Tura z totemem jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Ewolucja jest kiepska, ale i tak to zrobię. Proszę, tylko bez mogu teraz z jego strony. Proszę. Bez mogu. Dobra, nie ma mogu, bo atakuje w bombę. Questing. Potem. Dobra, gra. Musiken grajen, tak zwanen. Ochłonię cię, bagno. Gotowe. Dobra, quest skończony. Tylko... Nie muszę grać wokoło jego MC Techa, bo mam swojego MC Techa, więc nie mam jakichś wielkich wymagań co do tego. Tutaj można drołować na potęgę ogólnie w tym pojedynku. Ale prawdopodobnie skończy się tak jak zawsze, czyli kto zagra mogu w lepszym momencie z dobrą ewolucją, to wygrywa. Bardzo często tak jest. Śmiertelnicy są tacy delikatni. Draw jest ważniejszy teraz dla mnie, muszę mieć więcej opcji. On i tak rozciągnie ten board, nie muszę się o to bać. Bo to on przegrywa presję questa, więc on i tak będzie dorzucać. Nie jesteśmy jakoś bardzo mocno zobligowani do tego, żeby się bać. Ta karta staje się bardzo niebezpieczna. Może trzeba było furię zagrać wcześniej, go skrócić. Muszę wolniej robić te ruchy. Bo nie gram już tego poprawnie. Cię
cię bagno! Gotowe. No boję się trochę tego 5-2. Trochę tak. Przydałaby mi się turak, w której jest trochę bardziej pasywna sytuacja, ale może wykorzystam tą furię w nexcie, jeżeli to nie zginie teraz. Fruń, jak ten motylek. Kąsam jak pszczoła! Kąsam jak pszczoła! Jejku. To jest mega dobre. Mega dobra jest ta karta teraz. Kolejny świat zostanie rozpruty. Mam łapy pod nastę. I mam ze mną paszczę! Podwójny czas! No nic, nasz shooter jest dużo słabszy, ale musiałem go już rzucić, nie mam za bardzo wyboru. Właściwa droga. Fruń, jak ten motylek. Kąsam jak pszczoła! Kąsam jak pszczoła! Nie chcę mieć więcej niż 4 jednostek na stole, żeby podwójny MC nas nie trafił, bo nie wiem jak oskontrować tego zagrania. Włączam mentalny dyslokator PC-130. Śmiertelnicy są tacy delikatni. Teraz mam kontrę. Powinno być spoko.
tu robić? Shooter? Czy to będzie shooter? Tak sobie myślę. Tak. Mam łapy podraste i mam zębną paszczę. Dużo zależy od tego, czy najpierw będzie Sandstorm, czy najpierw będzie MC Tech, ale Sandstorm, okej, okay, to wygraliśmy. Konsam jak pszczoła! Nie mówisz, że to jest zryw. Nie mówisz, że to jest zryw! Nie, ewolucja. Hacker. Uff, czat! Uff! Uff! No trochę się zeszło. Powiem szczerze, wymęczone. Wymęczone strasznie na tej obecnej mecie. Przez kilka dni działy się bardzo różne rzeczy, ale udało się zrobić wyzwanie drugiego poziomu.